Witaj drogi widzu. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych wspólnych przygód z grą LEGO Star Wars 3 The Clone Wars, którą to ja, spółerat z kanału Spółerat, przechodzę oczywiście na 100%. Bo gdyby tak nie było, to w poprzednim odcinku już bym się z wami żegnał ostatecznie i z tą grą. To znaczy wiecie, planowałbym jakieś inne serie, ale ta by się skończyła. Bo skończyliśmy tryb fabularny. 41,2% zrobione i została nam szybka matma 58,8. Tak jest. No. 58,8% samo się nie zdobędzie. Czy ja gram tą samą postacią? Tu jest Pons i tu jest Pons. Zespawnował się dwa razy. Nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe. I macie uwiecznione na taśmie, że to jest możliwe. Dobrze, rozpoczynamy tryb dowolny. To dla mnie oznacza tylko to, że możemy kupować postacie, zdobywamy różne klocki, jakie tu są, chocki klocki, widzicie na przykład tutaj, i oprócz tego, poza tym, jeszcze eksplorujemy hub, a jest tu co eksplorować, na przykład tutaj widzicie, możemy coś, aha, no tutaj akurat tylko monety wypadły, no nieważne. W każdym razie jest co zwiedzać i my to sobie dzisiaj zwiedzimy. Dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że poznamy po prostu różne, różniaste tajemnice naszego miejsca pomiędzy poziomami, naszej bazy. Tu mamy znaki zapytania, to na razie się tego nie trzymajmy. Tutaj widzicie wszystko ukończone. Tutaj mamy nowy tryb, w którym to bierzemy udział w bitwach i tak dalej, i tak dalej. Na razie się tym nie zajmujemy. Tym się zajmiemy potem. Na razie mi się po prostu nie chce. Już mam dosyć bitew. W kampanii Hrabiego Duku było tego za dużo. W rozdziale pierwszym, drugim, czwartym, piątym i szóstym... Nie, czwartym. Pierwszym, drugim... czwartym, piątym i szóstym była bitwa, więc po prostu... Nie, bez piątego, bez szóstego. W rozdziale pierwszym, drugim, czwartym, piątym i w epilogu była bitwa. Więc naprawdę, parę ostatnich odcinków to są tylko bitwy i tylko bitwy. Po prostu, już mam dosyć. Dlatego sobie zejdziemy i będziemy sobie patrzyli. Na przykład, pokazywałem wam w pierwszym odcinku, że tutaj jest coś. Możemy otworzyć przejście. Było tutaj 10 złotych klocków wymaganych, my to już zdobyliśmy i możemy iść do tego pomieszczenia, zobaczyć o co tu chodzi. Tu po prawej też pewnie coś było do zdobycia z inną ilością złotych klocków i tu po lewej. Zaczniemy sobie od lewej, taką mam zasadę od lewej do prawej. O, możemy sobie kupować postacie, na razie ich nie kupujemy. Na razie to ja będę chciał zdobyć mnożniki pieniędzy, dopiero potem będę kupował postacie. Teraz tym się zwyczajnie nie opłaca. Dobra. Lecimy sobie w dół. Imperial March nam przygrywa. I co my tu mamy? Hangar mamy. Tu coś można rozwalić. O. Uwaga. O, mamy czerwony klocek. I to jest wynik razy dwa. Akurat. Akurat o tym mówiłem. Dobrze. Kupujemy. Nie ma się co w ogóle zastanawiać. I pamiętacie, w Complete Saga były bonusy. Czerwony blok mocy to się nazywa, nie czerwony klocek, tylko czerwony blok mocy. Jest ich 18. Ok. Więc włączamy sobie i mamy wynik razy 2. Ja to będę wyłączał na poziomach, na których nie mamy jeszcze paska prawdziwego Jedi. Tak jakoś z zasady. Zmieńmy się właśnie w Jedi. W Obi-Wana się zmieńmy. Tak mi jakoś wygodniej. I pamiętacie doskonale, jak działają klocki. Jak teraz zdobędziemy stówę, to pojawią się tak naprawdę dwie stówy. Macie na dołączonym, załączonym obrazku efekt. Dobra, czy my coś tutaj możemy zrobić? Tak, myśliwiec, aha, możemy sobie wybrać i stąd wylecieć. Na razie nie wybieramy i nie wylatujemy z hangaru. To nie jest w naszym interesie. Na razie po prostu widzimy, że jest taka możliwość. Tutaj mamy kogo? R4P17, czyli droid Obi-Wana. Do kupienia jest. Mówię, na razie nie kupujemy. Będziemy potem szukać tych postaci. Tutaj mamy kapitana Typho. Właśnie tak. Pamiętałem go. I królowa Niyatni.
Niatni? Naprawdę? Ona się tak nazywa? Dobra. To ze złotych klocków sobie budujemy i idziemy sobie... O, właśnie. Dobra, wiem, gdzie jest drugi czerwony klocek, bo widzieliśmy go w naszej lokacji startowej, więc to nie będzie problemu. Okej, tutaj znowu możemy wezwać... Aha, tym razem maszynę ATTE wezwijmy i rozwalmy tamtą ścianę. Aha, no to możemy dopiero... A po co to kupować właściwie, bo ja nie rozumiem. Dobra, na szczęście mamy klona z rakietą. Jacka. Aha, po to to kupować, że my tak naprawdę średnio mamy do tego dostęp. Dobra, czyli to są koszty konieczne. Teraz się udało. No i co? I tu mamy coś nowego, przepraszam? Zobaczmy sobie. Szturm Republiki możemy przeprowadzić. Właśnie. To jest ten tryb, o którym wam mówiłem tak naprawdę. Rylos pod kontrolą Republiki. Mhm. Tak jest. I mamy... Możemy rozpocząć szturm. Jeszcze jest szturm separatystów tak naprawdę. Ale to jeszcze sobie zrobimy. Gra się separatystami wtedy. To o tym trybie wam mówiłem. Ja to po prostu źle odczytałem wtedy. Dobra, zobaczmy, czy tu jest jakiś na przykład złoty klocek, znaczy czerwony blok mocy, przepraszam, ukryty. Jak nie ma, to idziemy po prostu gdzie indziej. Bo to nie ma co tracić tutaj czasu w takiej sytuacji. Chyba tutaj nic nie będzie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że nic. Mogę się wprawdzie mylić, ale... Jeszcze zobaczmy to. Czy jak to rozwalę, to coś się stanie? Nie, tego się nawet nie da. Dobrze, więc idziemy sobie dalej. ATTE zdobyty. Dobra. Lurmeński wieśniak, to są Lurmeni w takim razie. Tiwat K to jest ich wódz. To go pamiętam. Jego wątek był rozwinięty w serialu. W odcinku Obrońcy Pokoju i w Katastrofie Jedi też. On się już pojawia. Dobra. Zwiedzamy dalej, słuchajcie, bo to nie koniec naszych przygód na krążowniku Republiki. Co my tu jeszcze mamy? Jak sobie pójdziemy korytarzem w lewo... O, jeszcze sobie odpalmy to. Ja tu wiem, co się stanie, jak użyjemy na tym mocy. Nie miałem wcześniej klona. Ale... O, właśnie. Gdzieś możemy użyć... O, właśnie w tym miejscu. Haka. I... Coś się stanie, tylko nie pamiętam co. Patrzcie, tam jest czerwony klocek. Ile on kosztuje? Aha. Wow, to 10 milionów trzeba aż. Nawet nie mam takiej opcji, jak klikam J. Logiczne. Ale dobrze wiedzieć, że to tutaj jest wynik razy 6. Jak tylko zdobędziemy 10 milionów, to się na pewno kulturalnie zgłosimy. I tu możemy... O, właśnie, spaść. W przepaść. Aha. Dobra, no nie ma co. Okej. Tu jest jeszcze do zbudowania coś. Zaraz zobaczymy, co tak naprawdę. Tu by się przydał... To jest dla kogo? Dla magna gwardzistów? Tu by się przydał ktoś z materiałami wybuchowymi. Tak prawdę powiedziawszy. Tak trochę szukam wzrokiem, ale niezbyt widzę. To przesuwamy i to nam zrobi wiatrak. O, właśnie. Dobrze, bo zdobyliśmy 20 tysięcy zamiast 10 tysięcy. Mamy kolejne drzwi. Też ze złotych klocków zrobione. I tutaj... Co będzie, jak tu wejdziemy? No, nie ma co tego niszczyć. Kreator postaci. Tak myślałem. My sobie zrobimy naszą postać, ale to jeszcze nie teraz. Schodzimy sobie albo do góry, albo w dół. Chyba w dół. Wygląda jak dół. No i co tu mamy? Aha, tu mamy mini zestawy. Patrzcie, postacie, które zdobywaliśmy na poziomach. Arena na Geonosis 1 na 10. Pojedynek droidów 2 na 10.
Bitwa o Geonosis 1 na 10. Nie wiem, na jakiej zasadzie to w ogóle ukryty wróg 1 na 10. Cień Malevolence 1 na 10. Burza nad Ryloth. Tutaj mamy dużo zasadzka. Wygląda jak Darth Vader. Zniszczyć Malevolence 1 na 10. Niewinni z Ryloth 4 na 10. Też wygląda dosyć znajomo. Gangański generał, to mi niewiele mówi akurat. Niewiele mówi. Tutaj chodźmy. Aha, tu jeszcze nie zdobyte, bo jeszcze mamy dwa poziomy, na których nas nie było, ale o tym sobie wspomnimy kiedy indziej. Tutaj na bank będzie łuki. Bestia Zilo 5 na 10. Wirus Błękitnego Cienia 1 na 10. Wolność na Ryloth, no ewidentnie Szturmowiec 3 na 10, albo klon z epizodu 3. Intryga Grievousa, no nikt inny jak Boba Fett. Obrońcy Pokoju, to mi nic nie mówi, ta minifigurka. Fabryka Broni. Luke Skywalker? Tutaj co? Luke Skywalker też? Znaczy, tak, też wygląda jak Luke. To zero w Katastrofie Jedi i tu mamy zero w Strzępach Terroru. Okej. Okay. A, jeszcze jest jedno. Patrzcie. W Kryjówce Grievousa też mamy 1 na 10. Dobra. W takim razie możemy sobie iść stąd. Będziemy to zwiedzać z każdym kolejnym poziomem. Coraz to nowe. Poznawać postacie. Na razie musimy jeszcze zrobić tamte poziomy, o których była mowa. Poziomy bonusowe, poziomy separatystów tak naprawdę. Dobrze. To jedno skrzydło mamy sprawdzone. Teraz idziemy tutaj. A to co? R6H5. Niechcący go kupiłem, ale to najzupełniej niechcący. No trudno. I co tu mamy? Mamy cele. Okej. Okay. Tambor tam jest, widzę. Tutaj Pogl lata. Mhm. A tutaj jeszcze są puste. I tam mamy klocek. Już widzę klocek. Dobra. Tu jeszcze mamy coś. Następne pomieszczenie. Kolejne. No to wejdźmy sobie. I co nas tu czeka? Kolejny hangar? Kolejny hangar. Aha, wiem co to jest. To jest budowla. Którą zdobędziemy, jak będziemy mieli wszystkie złote klocki. 130 złotych klocków potrzebujemy, a mamy 38. Aha, i tu sobie możemy pojazd wybrać, którym sobie będziemy tu jeździć. No fajnie, fajnie, cieszę się. A i tutaj mamy Anakina w wersji Arena na Geonosis. Także sympatycznie. Mogę tego użyć? Tu pewnie będzie czerwony klocek. Znaczy się czerwony blok mocy. To się pewnie nazywało Red Power Brick. Czyli takie połączenie Red Bricka z... ze zwykłym tutaj. Aha, i co ja mam teraz z tym zrobić? Przepraszam bardzo. Chyba nic. Dobra. Ładuj stąd śmieci. Okej, okay, i szybciej niż się spodziewałem. Wow, wynik razy 4, od razu sobie weźmy. Wiem, że straciliśmy na to dużo pieniędzy. Mnożniki działają jak zawsze działały. W Complete Saga też tak działały, że patrzcie, mamy osobno teraz razy 4 po lewej stronie pod postacią, a jak sobie połączymy te dwa mnożniki, to już będzie razy 8. Czyli no, już bardziej odczujemy ten przypływ gotówki. Będzie tego więcej po prostu. No i fajnie, i mnie się to bardzo podoba. Dobra, chodźmy sobie tutaj. Nie wiem, czy wrócimy w to samo miejsce, gdzie byliśmy. Może nie. Okej, okay, jesteśmy gdzie indziej. Dobra. I co, tutaj też coś pewnie na nas czeka.
Aha, możemy... Okej, zdobyliśmy kolejny klocek. Dobrze wiedzieć, że on tu jest. W sumie jak się trochę tutaj pobawimy, to możemy go akurat zdobyć. Nie ma problemu. O, czy tutaj coś będzie z tego naszego strzelania? Mamy coś z tego? Mamy w sumie bardzo dużo pieniędzy z tego bonusu tutaj, ale nie, widzę, że bonus na to nie działa, widzicie? Jakoś tak dziwnie to wygląda. O, tutaj Luminara. Nie, to jest Baris. Ale ona jest podobna do Luminary, dlatego mi się pomyliło. Podejrzewam, że w każdej lokacji jest jeden czerwony klocek, więc to nie ma problemu. Wróćmy sobie tam, gdzie wrócić mieliśmy. Trochę dużo tutaj latania jest. Tutaj. O, właśnie tutaj. I w sumie cały nasz statek jest zwiedzony. Więc... właściwie... dlaczego by nie? Otworzymy jeszcze tę celę jedną i zobaczymy... To jakiś inny chyba musi w ogóle droid nam tutaj to zoperować. Z tych paneli mogą korzystać tylko niektóre postacie, takie jak Robonino. Okej. Mamy zaledwie 366 tysięcy, to jest malutko w skali całej gry. No o, wiem co zrobimy. Rozwalmy to. I dalej, tylko Robonino. Mhm. No to trudno. Wróćmy sobie do naszego głównego pomieszczenia. I zobaczmy, co tutaj mamy tak naprawdę. Możemy znowu szturm Republiki przeprowadzić już teraz. Postacie sobie, wybierzmy postać. Na przykład tutaj mamy... a pograjmy sobie tym droidem. On się niczym od Artu nie różni, ale... ale to zawsze jakaś odmiana, wizualna nawet. Że mamy coś takiego. I co teraz? Wycieraczki uruchomiliśmy, spoko. No słodko. Nic to nie zmienia, znaczy się. Więc zmieńmy się w postać, która jest mała i która przejdzie przez tę szczelinę tam. Weźmy sobie... kogo my tu mamy? Łaktu. To on właśnie nam tutaj pomoże. On jak Indiana Jones ma Page. Spoko. Teraz pamiętałem, że to tutaj, kurczę. Albo ja to wcześniej rozwaliłem, albo... nie wiem. Dobra, jaki tutaj mamy klocek? Wykrywacz czerwonych bloków. Tego właściwie i tak nie będę używał. Chyba, że będę zdesperowany, a kupię na wszelki wypadek. Ale raczej tego nie użyję. To tak raczej... nie, 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 nie. Nie są, nie moja działka, absolutnie. Używanie tego. Widzę, że średnio... dobra. Łak tu się przydaje do czegokolwiek. Tu mamy dużo do pozdobywania pieniędzy, ale czy coś tutaj jest poza tym? Nie. Okej. To możemy sobie stąd wyjść. I tak się w sumie zastanawiam, co robić. Czy lecieć też na krążownik separatystów? Bo jest też krążownik separatystów, ja wam pokażę, jak się do niego dostać już teraz. Czy najpierw pozwiedzać tutaj? Trochę tych klocków pozdobywaliśmy czerwonych, a nic nie zrobimy bez tak naprawdę postaci czarnych charakterów. Więc no, nie wiem, zastanawiam się.
Po prostu sobie chodźmy do hangaru i wtedy podejmiemy decyzję. Dobra. Teraz w lewo, z tego co pamiętam. Zmieńmy się w Anakina właśnie. To on nam się tu przyda najbardziej. No i dobra, jesteśmy w hangarze. Myśliwiec Anakina sobie wybierzmy. Jeszcze tutaj możemy ewentualnie zmienić postać, ale to jest nam niepotrzebne zupełnie, żeby zmieniać. Wskakujemy i wylatujemy. O, i jest muzyka z Zemsty Sithów w ogóle. Dobra. Że to nam... Patrzcie, mnożniki nie działają w kosmosie. Żeby uszkodzić czarne obiekty LEGO, potrzebujesz statku separatystów. Okej. Aha, widzę, że tutaj też złoty klocek do zdobycia jest z tych obiektów. Więc na razie zostawmy to. I co? Mogę tu wlecieć? Mogę wlecieć. Statek separatystów stoi przed nami otworem. I patrzcie na to. Fajne, nie? Będą nas tu atakować wszyscy. Tak trochę niemiło. No ale dobra. Mogę tam wejść. I co to za miejsce? Patrzcie, tam leci muzyczka z windy taka spokojna, a tutaj metalowa wersja. Znaczy się rockowa wersja tego imperialnego marszu. Patrzcie, tam już są postacie do odblokowania separatystów. Fajnie, nie? I co my tu mamy? Możemy poodblokowywać różne rzeczy. Weźmy sobie czołg piratów w takim razie. O, widzicie? I atakują nas. I w momencie, jak pokonamy ich, to wtedy Neimo i Dianina zdobywamy. A mi zależy z kolei na tym najbardziej. Na TX-20. On jest przydatny. Dobra. Tu się trochę wykosztowaliśmy na tych. Ale to dobrze. Teraz sobie odblokowaliśmy dostęp do... tutaj, do statku. I super. I co? Mamy szturm separatystów. Możemy pozajmować systemy Republiki. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. I tryb zręcznościowy dla dwóch graczy, to znacie z... z czego? Z Complete Saga. Tego mi zabrakło. Dobrze, to... aha, jeszcze tutaj możemy otworzyć coś. Bo tutaj oczywiście też będą klocki. Ale to akurat nic nam nie dało. Aha, rozwaliłem niepotrzebnie. Aha, no i też go nie chciałem kupować. Złoty droid, patrzcie na niego. Aha, możemy go tylko postacią rozwalić z... aha, Neimo Dianina mam, ale nie jest mi potrzebny. No nieważne. Wydostańmy się stąd. Tutaj Anakin za nami idzie. Bo nie ma sensu na razie tutaj się bawić z czymkolwiek. Tam był zombie Gienozianin. Słodki. Dobra. Pójdziemy sobie w lewo. Zobaczymy, co jest z lewej strony. Najwyżej sobie potem pójdziemy w prawo. Chciałbym pozdobywać trochę tych klocków. O, widzę klocek właśnie. O, ale... aha. To co, musimy tu uruchomić ciapong? Czyli tylko Robonino może korzystać. Patrzcie, hrabia duku. No, nie spodziewaliście się go, prawda? Ile on kosztuje? 250 tysięcy to nie tak znowu mało. Jest w zasięgu naszym. I to wtedy hrabia będzie bardzo przydatny. To będzie nasza postać z ciemną stroną mocy w końcu. Na razie musimy zdobyć... na razie zmienimy postać na kogoś w stylu... o, tam Cad Bane, okej. Zmieńmy postać na... na co? Na TX-20. I może się okaże, że możemy przełączyć ten przełącznik.
Ale pewien nie jestem, głowy nie dam. Niestety. Okej, nie możemy. I czy znamy kogoś, kto może? No, gwardzista Grievesa może ewentualnie. Więc chodźmy, tutaj klon nie jest mile widziany, widzicie? No super, znowu imperialny marsz. Dobra. Zobaczmy sobie, jakie nam tu postacie wyjdą na powitanie nas. Bo może się okazać, że akurat... Ale tu widzę, że nie wychodzą. Więc się tak zastanawiam, kogo tutaj ewentualnie by można było. O, tego mogę kupić. Złoty super droid bojowy. Bez bicia mogę ich kupować teraz, jak jestem separatystą. Droid służący. Może ten droid służący umie? To by było spoko, jakby on umiał. Jak on nie umie, no to będziemy szukać dalej. Tam jeszcze ktoś na nas może idzie. Tu musi być czerwony klocek w ogóle gdzieś, bo jest niemożliwe, żeby go nie było. To jest tu do ping-ponga. Stoły właściwie. Dobra. No nic, to zwiedzanie jest bardzo trochę nużące, bo chciałbym tę postać zdobyć, taką wiecie, konkretniejszą. Fajnie by było. No i coś nie ma na razie. Zobaczymy, jak to z tym moim super, znaczy z tym moim droidem służącym się będziemy martwić najwyżej zaraz. Bo Magna Gwardzista może na pewno. Teraz pytanie właśnie... Co z... Aha, droid klasy Vulture se mogę. Patrzcie, procenty nam skaczą. To dobrze. Droida służącego sobie weźmy. Ogarnijmy. Jak on śmiesznie biega. Ludzie. Tutaj co? Jaki pojazd? Furgonetka z lodami, to dziękuję. Z tych paneli mogą korzystać... Tak jak Robonino. Gdzie jest Robonino? To jest pytanie. Tam jest Cad Bane, to... Jego zostawmy. R3S6 tutaj się... Widzicie? O, i R3 akurat pomoże nam się dostać w prawo. Więc... Szukajmy go. On nam się przyda. O, widzę go. Tam daleko. Musimy przelecieć całą lokację. Znowu. I Duku, widzicie, sam się udostępnia do kupienia. I dobra. Super bojowy droid leci tutaj, nas atakuje. Czy tam klona atakuje. Dobra, i co się stanie, jak to uruchomimy? Okej, otwiera się brama. Ja bym się zmienił w tego klona, mimo że nas tutaj będą atakować. Czy ja kupiłem szybką budowę? Patrzcie, jak mnie zabiło jednym... Znowu zginąłem, nieważne. Co tam nie... Dobra, to zbudujmy. Nie kupiłem szybkiej budowy chyba, z tego co pamiętam. I idziemy dalej. I zobaczmy to. Dobra, tu jest dobre miejsce dla nas. O, mamy wynik razy 8, kosztuje 20 milionów. To już pójdzie spłatka, jak zdobędziemy wynik razy 6. Taka prawda. Dobra. Zobaczmy sobie. O, tu mamy wykrzyknik. Zaraz zobaczycie dlaczego. Mamy Asai Ventress, którą zabiłem jednym ciosem.
Patrzcie, widzicie to? Zamek Zagłady. Dostępny jest poziom Zamek Zagłady. I nie możemy nic innego wybrać, tylko Zamek Zagłady. Na razie zostawmy, bo to z poziomy separatystów sobie zrobimy w następnym odcinku. Na razie chciałbym... Tutaj nas kamera dojeżdża. Na razie chciałbym jednak trochę pozbierać kasy i trochę pokupować postaci. Stąd też... O, tu coś jest. Tu możemy furgonetkę z lodami puścić. I tak też zrobimy. Patrzcie tutaj, bo tutaj możemy właśnie droida. A mnie interesuje ten inny panel. Ten taki, wiecie, który. Ile Cad Bane kosztuje? Już się nie dowiemy. On nie jest za dobry do takich akcji. Teraz jesteśmy ciężko zbrojnym żołnierzem klonem. Po prostu. Bez żadnych fajerwerków, niestety. Chyba, że to mogą po prostu droidy bojowe aktywować. Furgonetkę z lodami sobie weźmy. Ona jest dosyć często występującym pojazdem w Lego Batman. I ruszamy przełączyć ten przycisk. 43,1% już. Także nie jest źle, nie ma tragedii. Ok, i otwiera się brama kolejna. A w niej co? Inaczej to zróbmy w takim razie. Ja chcę się zmienić. Właśnie. Perfekcyjne odbijanie pocisków. Na razie nie, na razie podziękuję. Wow, droidy też mogą tym sterować. Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc. O, tam jeszcze mamy jakieś... Nie, to nie jest przejście. No szukam... Kupmy te droidy. Zobaczymy, czy one mogą... Czy one mogą... Droid bojowy. Się mogę zmienić teraz w droida bojowego. No tylko wzdala od tej furgonetki po prostu. Dobra. I czy w związku z tym, jak gram droidem, to czy mogę aktywować ten panel? Nie. To dalej potrzebujemy mocnego. I dalej go nie mam. I dalej się zastanawiam, jak go zdobyć. Cad Bane jest drogi. Za drogi. Dobra, pomyślę. Jeszcze. Wróćmy sobie tutaj, może tu coś będzie. Tak się trochę miotam. Nie mam pojęcia, gdzie szukać po prostu fajnych postaci. Jeszcze. Dobra. Tak, myślę, myślę i wymyślić nie mogę. Co tu jest właściwie? Aha, dobra. To mnie w sumie nie interesuje. Weźmy sobie super bojowego droida, może on coś będzie. Dobra. Złoty super bojowy droid. Kupiony. I zobaczmy, jak to wygląda. Czy mogę nim odpalić tamten przycisk. Kurczę, no zastanawiam się, bo naprawdę średnio mam pojęcie, gdzie szukać tego, na przykład Robonino albo Magna Gwardzisty. Chyba, że to jest to określenie. Nie, Robonino to jest inna postać. Chyba. Słabo, że one nie potrafią skakać, no ale trudno. Wydaje mi się, że one też nie będą umiały tego obsługiwać. No tak właśnie myślałem. No to mamy problem. Bo tego droida nie ma. Coś uporczywie po prostu nie chce się pojawić. No i jest troszeczkę problem. Aby się przydała tamta droga. No nic. To ja w sumie teraz trochę pozbieram kasy i odezwę się, jak już zbiorę, no bo to chyba nie ma innego sensu.
Nie zdążyłem nawet dobrze zacząć się rozglądać, a już odkryłem, gdzie jest czerwony klocek jakiś następny. I tutaj... Patrzcie, idealnie się złożyło. Akurat mamy... Okej, nietykalność nie jest nam potrzebna na razie. No nieważne, akurat mieliśmy klona, nie? To się fajnie złożyło, ale poza tym to tak bez sensu się tym specjalnie ekscytować jakoś. I co tutaj możemy jeszcze zdobyć? Możemy zdobyć tego nieumarły Gianozianin. Optymistycznie. Dobra. Z racji, że tutaj nie za wiele da się zdobyć, wpadłem na genialny pomysł, jak zakończyć ten odcinek. Zrobimy sobie szturm separatystów na którąś z planet. Christophsis jest akurat pod Republiką, znaczy się pod separatystami, więc... Aha, czemu niedostępne? Pod kontrolą Republiki. Pod kontrolą separatystów niedostępne. Tu jest dostępne, możemy rozpocząć szturm na tę planetę. Weźmy sobie czołg piratów i zobaczymy, na czym to tak właściwie polega. Tutaj pewnie napisy będą wszędzie te same. Zobaczmy. Raz sobie obejrzymy, a popka na... A dobra, po zaciętej walce sytuacja generała Grievous jest bardzo trudna. Mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi i dowódca Cody mają nad przeciwnikiem przewagę, ale Grievous ze swoimi droidami nie zamierzają się poddawać i budują kapsułę ratunkową. Tak się prezentuje opis. Aha, czyli musimy zbudować kapsułę ratunkową i salwuj się ucieczką z planety. Dobra. Po prostu trzeba... Okej, okay. Trzeba uciec z planety. Dobrze wiedzieć. Tutaj nie masz żadnego paska, nie ma nic, tylko zdobywanie ewentualne tych monet. Tutaj możemy niszczyć kolejne bazy Republiki. I to idzie całkiem szybko, one są tak rozmieszczone dosyć, powiedziałbym, blisko siebie. Z małą ilością są przede wszystkim... Ojojojoj. To było nieładne, ale gramy generałem Grievousem, patrzcie, to zawsze jest coś nowego. No, takie to jest... Taka to jest nowość jednak. Tutaj rozwalmy troszeczkę tego działka, bo dzięki temu wskoczymy za stery. Fajnie, że nas rozwaliło, co nie? Dzięki temu wskoczymy za stery i... I rozwalimy te koszary. O, właśnie teraz. Aha. Oni nas tutaj próbują. Nawet im się zaraz to uda, ale my byliśmy szybsi. Dobra. Tutaj trochę nam gorzej idzie rozwalanie oddziałów klonów, ale to nieważne. Dobra, czołg piratów mamy. Znowu rozwalmy te tutaj. No okej, nie udało się. To potrzebujemy naszego... O, tutaj, dobrze. Tak to rozwalimy. Tak będzie najlepiej. To jak on się nazywa? TX-20 właśnie. Właściwie TX-20. Jak tak ujednolicimy wszystkie nazwy droidów. O. Okej. Tutaj troszeczkę... Oj, znowu. Tutaj troszeczkę nie. Zespawnowałem się w złym miejscu, znaczy się. Oj, tutaj mamy już sporo pieniążków nawet. Teraz musimy pomyśleć, jakie wykorzystać, bo rozumiem, że czołg piratów trochę średnio szczela. Chodźmy rozwalić tutaj te budowy. Aha, bo tego nie rozwaliliśmy ostatecznie, teraz rozwaliliśmy. No i dobrze, zbudujmy coś fajnego. Działo lądowe możemy zbudować, protonowe, i to na razie tyle.
Aha, rozwaliliśmy sami sobie czołg. Znaczy się ja rozwaliłem. Jestem geniuszem. Uważam się za geniusza. Dobra, patrzcie, mamy prawie 400 tysięcy. Jak nie będziemy za dużo wydawać, to będzie spoko. To nam to trochę da małe wsparcie powietrzne. O, super. Mały pająkodroid. Okej. I to na razie tyle ze wsparcia powietrznego. O, tutaj ile pieniędzy, dobrze. Gramy 3 minuty już, więc tak trochę goni nas czas. Ale dobra. Jakoś damy radę. Oddział klonów akurat nas... Ojej. O, tutaj możemy zniszczyć generator osłon. A to zaraz. To są koszary i generator osłon. To szybko powinno pójść. No strzelajcie do swojego, strzelajcie, pewnie. I to tam bez różnicy. Byleby tylko robota była wykonana. Dobra. No. Generalnie mam nadzieję, że nie będzie jakoś zauważalnie mniej tych pieniędzy niż mamy teraz, a może nawet uda się coś więcej. Po prostu niszczmy to. No tutaj generator osłon znowu aktywny. No już niezbyt. Dobra, Grievous szybko chodzi w miarę, to on to pozbiera. Fajnie. Dobra, jeszcze rozwalmy koszary. Ojej. Chodzi o to, że musimy jak najwięcej baz przejąć, jak największej ilości coś zbudować, żeby można było zbudować w końcu kapsułę ratunkową. O, i na przykład tutaj możemy zbudować koszary. I już w ogóle bitwa się staje coraz bardziej nasza. Jeszcze sobie zerknijmy tutaj. Okej, tu potrzebujemy złotego, ale już srebrnego nie potrzebujemy. To jak tylko zdobędziemy wsparcie, to nam się uda. Dobra, bitwa rozgorzała już pełną gębą. To fajnie, pocieszy. To zawsze jest jakiś rozmach. Dobra. Tutaj jest fajnie, bo jest jakiś inny cel niż po prostu zrobienie wszystkiego i heja. O, tutaj mamy coś dostępnego. Dobrze, fajnie. Wsparcie powietrzne tym razem mamy. Samonaprowadzający pająkodroid. Czy on może... On chyba może. Tak jest. Super. Więc chodźmy. Strzelajmy do wszystkiego, co się rusza standardowo. Te klony nam w sumie niewiele zrobią, ale zawsze mogą próbować, nie? Dobra. Ten nam robi. Skubaniutki. Dobra, rozwalmy to, zanim będzie za późno. Nie. Dobra. Szybko. Nie zważając. To zróbmy. Dobra. I tu się udało ładnie. Dobrze, generator tarczy budujemy. Może być taki najprostszy. I lecimy odbijać następne bazy. Dobra. Aha, to jest nasze. Ja jestem tak przyzwyczajony do tego widoku, że nie zwróciłem uwagi. Dobra. To nas rozwali szybciej niż my to rozwalimy. Chociaż udało się w miarę szybko. Dobra, to nas bije. To zostawmy. Dobra, potrzebujemy... Czego potrzebujemy tak właściwie? Wsparcia powietrznego jakiegoś? Spróbujmy tu coś rozwalić. O, tutaj koszary zwykłe. Patrzcie, mamy tylko 7 minut, żeby zbudować tę rakietę, więc spieszmy się. Spieszmy się budować. Bo ja cały czas zbieram pieniądze, a już niepotrzebnie na tym etapie tak naprawdę, bo nam niczego nie zabraknie. Jakiś w ogóle elitarny oddział tych klonów się zrobił. Dobra.
promieniotarcza taka. Trochę polećmy po bandzie. I dobra. I tu mamy... Aha, i tu sobie zbudujmy jeszcze działo. To już w ogóle będzie super. Działo. A jakieś takie. Dobra. I jak siądziemy za sterami, to rozwalimy to. I elegancko. Następna baza będzie zdobyta. Chodźmy. O, zbugowałem się? A nie, to po prostu kamera nie nadążyła za mną. Patrzcie, mamy 80 tysięcy więcej nagle, bo zdobyliśmy 10 tysięcy. Fajnie, generator torped. A taki zwykły. Dobra. I zostało nam 6 minut. Więc nie jest źle. Lecimy. Zobaczmy tutaj, co tu mamy. Przydałoby się coś, co szybciej kopie. No ale trudno. No i już. Rozwalamy. 20%. 10%. Jest zrobione. Jest rozwalone. Dobra. Stąd sobie już kupmy. Już trudno. Trochę roztrwonimy majątku. Wsparcie powietrzne weźmy sobie. Ha, tego już nie mogę, tak? To musimy znaleźć naszego droida wszechczasów. Tak myślę tylko, gdzie on może być. Chyba, że kupimy takie działko. Aha, do naszego się mogę dostawać. To nawet dobra wiadomość jest. Dobra, gdzie jest nasz tutaj droid pajączek? Tak trochę go szukam wzrokiem i średnio widzę. Dobra, widzę. I idziemy. Oj, trochę nam to zajmie, zanim my się tam dostaniemy. No ale trudno. Na szczęście wiem, gdzie chcę iść. To jest trochę w miarę pocieszające nawet. Noż. Dobra, bo widzę, że mamy problem. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie. Och, cholera. Przepraszam, nie chciałem przekląć. To nie jest przekleństwo, ale nieładnie w grze dla dzieci tego używać. Dobra. Coś trzeba wymyślić, bo zaraz stracimy czas. Nie ma już czasu. Nie ma już czasu totalnie. Myślę, co tu jeszcze mogę ewentualnie rozwalić, żeby nie trzeba było za dużo. A, tutaj. Dobra. To szybko pójdzie. Dobra, teraz to padnie. Teraz to już nas nie rozwala. Jesteśmy w miarę bezpieczni. Dobra. 800 tysięcy. Zebrane. To ja już nie mam pytań. Zaraz nas zestrzelą. O właśnie, teraz. Możemy jeszcze tutaj. To dobrze. Jeszcze raz. Jeszcze strzelają. I już nie damy rady. Ale o, teraz elegancko. Bonusy. Kapsuła ratunkowa. Za 50 tysięcy. No i dobra. Wskakujemy, uciekamy stąd. 10 sekund. Czyli musi być powyżej 10 sekund na liczniku, żeby misja była wygrana. Okej. Separatyści wygrywają. Złoty klocek zdobywamy. Zaraz się okaże. Poziom ukończony. Super. Jakąś więcej... No i to jest... I to jest liczba monet konkretna. Fajnie, fajnie. Dużo zdobyliśmy. Podoba mi się to. To w te podboje to się opłaca z mnożnikami grać jednak. Dobrze. Fajnie. Jest złoty klocek. Bitwa lądowa odblokowana. Nie wiem gdzie. Kontynuuj. Kontynuuj. Nie od nowa. No i dobra. Dobra, patrzcie, generała Grievousa mamy odblokowanego po tym poziomie. Bardzo fajnie. Zróbmy sobie duku. Zdobądźmy. I mamy hrabiego duku. No i bardzo fajnie. Słuchajcie, tym pozytywnym akcentem wypada skończyć ten poziom. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał.
Jeśli tak, to oczywiście... Znaczy poziom, skończyć odcinek, Boże, nie poziom. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, to oczywiście wspomóżcie mój kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę oraz subskrypcją. W miarę pozwiedzaliśmy te statki. W następnym odcinku już zajmiemy się misjami dodatkowymi, jakie tu są. No i widzimy się w kolejnych, mam nadzieję, że równie ekscytujących odcinkach z gry LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Trzymajcie się i cześć!